Nie wyruszaj w góry samotnie. Takie ostrzeżenie powtarzają przewodniki górskie, powtarzają ratownicy. Samotne wyjście w góry, zwłaszcza zimą, wydaje się zahaczać o głupotę. I prawie każdy tego odradza. A mimo to są ludzie, którzy ruszają na samotne wyprawy, nawet w najtrudniejsze części świata. Aleksander Doba, Reinhold Messner, Marek Kamiński. Historie ważnych wypraw często pisali samotnicy. Zdawali sobie sprawę z ryzyka, bo w razie niebezpieczeństwa nikt nie miał szans szybko przyjść im z pomocą. Dla niektórych tacy ludzie mogą wydawać się szaleńcami. Niektóre moje wyprawy, jak zimowy trawers Islandii czy przejście Iranu, też były uważane za wątpliwe. A jednak ja sam nie czuję się szaleńcem. W samotnych wyprawach szukam wolności. A samotność pozwala mi doświadczyć jedności z miejscem, do którego trafiam. Oczywiście wspólne wędrówki mają swoje miejsce. Tak samo jak ma miejsce wynajmowanie chociażby przewodnika, który pomaga mi i chroni mnie przed zagrożeniami. Te inne osoby są jednak czymś, co odgradza mnie w pewien sposób od miejsca, które chcę poznać. Doświadczyłem tego też, że podróżująca para lub zespół tworzą pewnego rodzaju bańkę, przez którą dużo trudniej się przebić. Rzeczywistość przeżywamy wspólnie. Idziemy, rozmawiamy, pomagamy sobie zawsze razem. Podróżując we dwójkę, często przekazujemy sobie emocje, co może być kłopotem. Pamiętam, jak podróżowałem z osobami, jak udzielały mi się ich wibracje, zwłaszcza te negatywne. Natomiast będąc sam, doświadczam świata bez znieczulenia i bez żadnych barier, bez tego filtra dookoła mnie, nikt nie wpływa na moje emocje. W dodatku ludziom z zewnątrz, kiedy jestem sam, łatwiej podejść do mnie, zagadnąć, porozmawiać, zaprosić do siebie. W grupie bardzo często skupiam się na innych uczestnikach oraz na relacjach pomiędzy nami. Kiedy jestem sam, patrzę na to, co mnie otacza. Albo zagłębiam się w siebie. To wejście w siebie pozwala na wewnętrzną przemianę. Od czasu mojej drogi z Polski do Santiago de Compostela wierzę, że samotna wędrówka może oznaczać przemianę, głęboką wewnętrzną przemianę, ale żeby tak się stało, musi odbywać się w ciszy, najlepiej w samotności. Oczywiście ważne jest też to, kim jesteś. Wyobrażam sobie, że ekstrawertycy, czerpiący siłę z kontaktów między ludźmi, będą dążyli do spotkania innych. Ale jeżeli jesteś introwertykiem czy introwertyczką, twoją siłę będziesz czerpać z wewnątrz. To w samotności będziesz ładować baterie i znajdować skupienie. Wędrówka w grupie też może być ryzykowna. Oczywiście, kiedy idziesz w zespole, masz większą szansę na to, że ktoś dostrzeże twój błąd i wskaże ci go na przykład w nawigacji. Ale wiele razy doświadczałem też w grupie takiego zespołu myślenia zbiorowego, kiedy następuje rozdrobnienie odpowiedzialności na zasadzie niech inni się tym zajmą. Przestajesz wtedy myśleć o szukaniu drogi, bo w końcu inni na pewno uważają. Widzicie nadchodzące chmury, ale przekonujecie siebie nawzajem, że wszystko jest w porządku i że burzy na pewno nie będzie. Taki głos grupy czasami zagłusza rozsądek i intuicję. Najważniejsza rzecz, jaką chciałbym ci przekazać, brzmi: dobrze przygotowana, samotna wyprawa nie musi być bardziej ryzykowna od zespołowej. Samotność nie musi oznaczać większego ryzyka. Oczywiście nie dotyczy to miejsc, gdzie asekuracja jest niezbędna, typu wspinaczka w ścianie czy przejście pociętym szczelinami lodowcem. Ale jeżeli mówimy o trekkingu, o klasycznej wędrówce w warunkach np. polskich gór, to samotnie można czuć się równie bezpiecznie jak w grupie. Ja sam, idąc na szlaki Tatr czy chociażby naszych polskich Beskidów, w samotności jestem bardziej uważny w kwestii nawigacji. Uważnie obserwuję otoczenie, unikam zagrożeń typu pogoda czy wejście w teren skalny, gdzie mógłbym spaść itd. Chodzenie samemu rozwinęło we mnie pewność co do moich umiejętności, pewność co do radzenia sobie w kryzysach, obserwowania siebie w sytuacjach krytycznych. Takim momentem było na przykład trudne i niebezpieczne przejście ogromnej ściany skalnej w irańskim Zagrosie. To, jak wówczas zareagowałem, nauczyło mnie bardzo wiele na mój własny temat. Umiejętność przetrwania trudnych chwil i to, czego się nauczysz, pomaga również później na nizinach. Warto samodzielnie podróżować. Warto samodzielnie chodzić w góry. Nie ma znaczenia, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, jakie masz doświadczenie. Jeżeli czujesz, że samotne wędrówki leżą w twojej naturze, to po prostu zrób to. Jest jednak kilka rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę. I o tych rzeczach chciałbym tutaj szerzej opowiedzieć. Po pierwsze, zastanów się, kim jesteś. Czy jesteś osobą szukającą ludzi, czy samotności? Jeżeli potrafisz odpowiedzieć, to wiesz, co leży w twojej naturze. Jeżeli jest to samodzielne wędrowanie, to po prostu spróbuj pójść własną drogą. Po drugie, pamiętaj, że podstawą każdej wyprawy jest przygotowanie. Kiedy planuję wejść w nieznany teren,
Daję sobie czas na rozpoznanie szlaku czy miejsca. Oglądam mapy, przewodniki, czytam relacje poprzedników, rozmawiam z osobami, które były w jakimś rejonie. Oczywiście zdarza mi się słyszeć, że przygotowanie zabija spontaniczność, ale to nie jest prawda. W trudnym terenie przygotowanie jest kluczowe, bo to dzięki niemu możesz potem improwizować. Tak jak muzycy jazzowi, którzy improwizują, gdyż mają świetnie opanowany główny temat melodii. I nie chodzi tutaj o zaplanowanie każdego metra twojej trasy, bo to się nigdy nie uda, ale o znajomość na przykład ukształtowania terenu, czy głównych szczytów, potencjalnych niebezpieczeństw, możliwych dróg ewakuacji. Im trudniejsze miejsce, tym staranniej takie miejsce rozpoznaję. Na przykład idąc na główny szlak beskidzki, mogę po prostu spakować mapę do plecaka. Na zimowym trawersie Islandii miałem ślady GPS każdego kilometra, rozpoznałem każde przejście przez rzekę, lokalizację kilku schronów i miałem wytyczonych kilka dróg ewakuacyjnych ze środka wyspy. I mając to wszystko, mając te wszystkie informacje, mogłem łatwo wprowadzać modyfikacje do mojego pierwotnego planu. Po trzecie, przygotuj się na samotność. Z góry powiedz sobie, że to ty musisz pilnować szlaku, bo nikt inny za ciebie tego nie zrobi. Powiedz sobie, że każdą czynność musisz wziąć na siebie. To ty wybierasz drogę. A gdy ją zgubisz, to jest to twój problem. Wyruszając na taki szlak samotnie, trzeba się nastawić na samotność, która cię czeka i to, co za nią idzie, czyli pełna odpowiedzialność za twoje czyny. Po czwarte, zdobywaj wiedzę i doświadczenie. Teorii nauczą szkolenia, ale 90% to niestety, albo na szczęście, praktyka. Zaczynaj od łatwych szlaków i stopniowo zwiększaj trudności i dystanse. Doświadczenie przychodzi z czasem i wiem to bardzo dobrze po sobie. Z czasem i z przebytymi kilometrami. Dlatego zacznij od najprostszych szlaków w twoim sąsiedztwie. Jeżeli mieszkasz w Trójmieście, zacznij od Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W Warszawie od Puszczy Kampinoskiej, w Białymstoku od Puszczy Knyszyńskiej. Wybierz prosty, nizinny szlak na jeden dzień. Gdy poczujesz się pewnie, wyjdź na weekend nocując pod dachem, na przykład w schronisku lub pensjonacie. Dopiero potem wybierz się na weekend z własnym namiotem. Potem z kolei wybierz się w niskie góry. Z początku na weekend, potem na coraz dłuższe dystanse. Niech każdy wyjazd będzie okazją do przetestowania sprzętu, do przetestowania twoich sił i do poćwiczenia nawigacji. Szybko zobaczysz, że tygodniowy wyjazd na własną rękę staje się dla ciebie czymś normalnym. Nie ma żadnego powodu, by po 2 latach takiego spokojnego wyjeżdżania nie móc zrobić na przykład głównego szlaku beskidzkiego. A mając za sobą najdłuższy szlak polskich gór, można iść na długie i trudne szlaki innych pasów. Po piąte, pamiętaj, by rozwijać w sobie umiejętność skupienia i uważnej obserwacji. Idąc samotnie, skup się na otoczeniu i przebiegu szlaku. Wyrabiaj sobie nawyk sprawdzania co jakiś czas, czy pozostajesz na tym szlaku. Patrz na teren i porównuj go z mapą. Na przykład znajdując na mapie szczyty, które widzisz jednocześnie w oddali. Patrz, czy droga zgadza się z tym, co masz zaznaczone na mapie. Taka uważność pomaga oswajać otoczenie, nawet gdy jesteś w kompletnie obcym miejscu. Po szóste, pamiętaj, że dobry nawigator to nie ten, który nigdy się nie gubi. Dobry nawigator to taki, który ma dość sprzętu i zapasów, aby odnaleźć drogę w razie jej zgubienia. Dlatego przewiduj możliwość zabłądzenia, co oznacza miej środki łączności, miej rezerwę wody i jedzenia, miej awaryjne schronienie, gdyby trzeba było przeczekać jakiś czas w nieprzyjaznym miejscu. Po siódme, pamiętaj, że w grupie możesz polegać na innych osobach, ale idąc samotnie, musisz umieć kontrolować sytuację i wycofać się, kiedy warunki staną się zbyt trudne lub twój stan zły. Na samotnej wyprawie obserwuj siebie i zawsze zachowaj rezerwę sił na wypadek zabłądzenia, nadłożenia drogi czy innych nieprzewidzianych okoliczności. Robiąc coraz dłuższe i trudniejsze trasy, nauczysz się, ile potrafisz wytrzymać na przykład bez snu albo jedzenia. Jeśli na przykład zabłądzisz i okaże się, że do zejścia na biwak masz nie jedną, ale 5 godzin, to musisz mieć rezerwę sił na ten czas. W krytycznych momentach musisz móc polegać na sobie, a to oznacza również wiedzieć, kiedy odpuścić. Na zimowym trawersie Islandii miałem dzień, gdy rozbiłem namiot wcześniej, bo czułem, że idąc w wichurze, mogę stracić siły potrzebne mi potem do rozłożenia obozu. Rozbiłem go więc wcześniej, aby potem przez kolejne 2 godziny móc swobodnie wykonywać czynności w obozie. Dlatego miej wyczucie i zostaw sobie rezerwę na koniec dnia. Po ósme, pamiętaj, aby polubić ciszę. To jeden z powodów, dla których chodzę w góry samotnie. Kompletna cisza sprawia, że
Czasami my, współcześni ludzie, czujemy się zagubieni. Ale gdy się do niej przyzwyczaisz podczas pierwszych wędrówek, zobaczysz, jak wiele rzeczy naokoło dostrzegasz. W prawdziwej ciszy możesz zacząć słyszeć odgłosy natury, swoje własne kroki, oddech czy nawet bicie serca. Po dziewiąte, zaufaj intuicji. Podobno to jest coś, czego bardziej używają kobiety. Ale czasem każdy z nas słyszy ten głos, który w podświadomości alarmuje o zagrożeniu czy podpowiada kierunek. To też nasz umysł, ale to ta jego nieświadoma część. W ciszy łatwiej się w nią wsłuchać, a warto, ponieważ podpowiada nam rzeczy, które często tłumimy. Często słyszę pytania o to, czy samotna kobieta może podróżować, albo czy samotna kobieta może chodzić w góry. W pytaniu tym brzmi często podtekst. No, więcej zagrożeń czeka na kobiety niż na mężczyznę i kobiety są fizycznie generalnie słabsze. Prawdą jest, że na kobietę czyha więcej zagrożeń i jakby mówię to ze wstydem, bo sam jestem mężczyzną. Warto jednak pamiętać o trzech rzeczach. Po pierwsze, góry i szlaki to miejsce, gdzie raczej nie spotyka się ludzi, zwłaszcza tych, którzy chcieliby ci zrobić krzywdę. Wbrew serialom, seryjni mordercy i gwałciciele raczej nie będą szukać ofiar w Parku Narodowym, ale raczej w mieście. Oczywiście są wyjątki, ale niezwykle rzadkie. Wędrując samotnie szlakiem, masz mniejsze szanse zostać skrzywdzoną niż pod własnym domem. Pamiętam słowa Amerykanki Heather Anderson, która przez dekadę dzierżyła rekord czasowy szlaku Pacific Crest Trail. Ona powiedziała kiedyś, że to dzicz jest najbezpieczniejszym miejscem dla samotnej kobiety. Po drugie, spotkaniem z drugim człowiekiem można w pewien sposób sterować. Jeżeli czujesz, że mężczyzna, którego spotykasz, mówiąc w cudzysłowie, obwąchuje teren, od razu trzymaj go na dystans. Bądź czujna na podejmowanie tematów związanych z seksualnością i próby zbliżenia się, nie tylko w sensie fizycznym, ale też w sensie takich pozornie drobnych żartów. Utnij pierwszą próbę i nie pozwalaj na kolejne. I trzecie, bardzo ważne, to, że jesteś słabsza fizycznie, bardzo często nie będzie miało znaczenia. Nie na szlaku i nie w górach. W sytuacji zagrożenia życia nie liczy się siła fizyczna, ale opanowanie. W razie wypadku kobieta, która jest spokojna, poradzi sobie lepiej niż mężczyzna, który wpadł w panikę. Panika odcina od razu racjonalne myślenie i od razu wysysa siły. I widać to bardzo dobrze, na przykład podczas trudnej wspinaczki. Więc nie ma znaczenia, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. Różnica może leżeć gdzie indziej, w sposobie reagowania na zagrożenie. A bycia osobą opanowaną także można się nauczyć poprzez, tak jak już wspomniałem, stopniowe zdobywanie doświadczenia. Obawiam się, że, no cóż, będąc facetem, nie jestem uprawniony do dawania rad kobietom, ale w opisie tego filmu znajdziesz odnośnik do dwóch wartościowych wywiadów, które kiedyś przeprowadziłem z podróżującymi i chodzącymi po górach kobietami. Myślę, że mogą być pomocne. Jestem ciekaw Twoich przemyśleń. Jeśli masz doświadczenia związane z samotnym wędrowaniem, dobre albo złe, opisz je proszę w komentarzach. Chętnie poznam Twoją opinię. Do zobaczenia.